Witam po dłuższej przerwie spowodowanej przyczynami obiektywnymi, ale wracamy do pewnej aktywności. Dzisiaj chciałem porozmawiać o kwasach wieloprotonowych, a konkretnie o ich zachowaniu w reakcjach wypierania oraz wypierania oczywiście z soli mocniejszym kwasem oraz podczas reakcji z obojętniania. Wykonamy to na przykładzie soli kwasu winowego, dlatego że w tym przypadku jesteśmy w stanie bardzo fajnie zobaczyć to, co oczywiście warunkuje wszystkie reakcje, ale w przypadku tego kwasu akurat widać to, że tak powiem, lepiej. Mianowicie, przygotowałem tutaj oczywiście dysocjację na pierwszym etapie kwasu winowego. Kwas winowy, prawda, jak dysocjuje, odszczepia jeden z proton z kwasowy proton z jednej grupy karboksylowej, przechodzi w anion wodorowinianowy. Często mówimy, że to jest kwas diprotonowy i on tak sobie dysocjuje, tak, prawda, ale to jest nie do końca właściwe podejście, dlatego że to jest kwas, a to produkt nadal jest kwasem, bo on dalej ulega dysocjacji, ale to jest kwas i to jest kwas i one to są osobne kwasy i mają dwie różne stałe dysocjacji, które zresztą pozwoliłem sobie zapisać. Widzimy, że na pierwszym etapie dysocjacji jest to kwas mocniejszy niż na drugim. Mówię oczywiście na drugim etapie dysocjacji, chociaż mam oczywiście na myśli dysocjację anionu wodorowinianowego, który też jest kwasem. A zatem widzimy, że to się troszeczkę różni. I teraz zadajmy sobie pytanie. Jeżeli ja wziąłbym sól, no jakiś tam winian, tak? Taki po prostu sobie winian, na przykład disodu albo dipotasu, albo winian sodowo-potasowy, którego roztwór przygotowałem, i dodalibyśmy do niego mocnego kwasu. Widzimy, że powinno to reagować w stosunku molowym 1 do 2. Pytanie. Tu jest to samo, tylko zapisane jeszcze wzorami sumarycznymi. Pytanie. Czy jeżeli ja zmieszałbym te substancje w stosunku molowym 1 do 1, to czy ja otrzymam wolny kwas winowy i nieprzereagowaną sól, która będzie w nadmiarze? No zaraz się przekonam. Tutaj mam przygotowaną biuretę z kwasem solnym oraz roztwór. Biureta nie jest całkowicie napełniona, ale to nie ma znaczenia, bo potrzebujemy tego kwasu nie za dużo. Tu mam roztwór winianu sodowo-potasowego. Odlejemy go sobie troszeczkę i będziemy teraz z biurety, łączymy jeszcze obroty i będziemy teraz z biurety dodawać stężonego kwasu solnego. No i zobaczymy, co tutaj się będzie ciekawego działo. Oczywiście na początku możliwe, że nic nie zobaczymy, ale już widzimy. Widzimy strącający się osad, może ja troszeczkę przyspieszę, którego nam przybywa, ale patrzmy dalej, co tam się będzie działo. To nie jest jedyna obserwacja, którą tutaj zanotujemy. Ja może to jeszcze troszeczkę, o, widać troszeczkę, że HCl nam się też intensywnie wydziela, ale zobaczymy, co jeszcze tutaj zaobserwujemy. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że zgodnie z teorią Brønsteda, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje z osadem. Osad zanika. I zanikł całkowicie. Pytanie, co się stało? Zwróćmy uwagę jeszcze raz na te dysocjacje. Na pierwszym etapie jest kwasem mocniejszym, na drugim kwasem słabszym. To jest mocniejsza zasada, to jest słabsza zasada. Po prostu w pierwszej kolejności z mocnym kwasem będzie reagowała mocniejsza zasada. A zatem ten anion wodorowinianowy w pierwszej kolejności będzie reagował i anion winianowy będzie przechodził w anion wodorowinianowy i da słabszą zasadę. Słabszą. A zatem dopiero gdy przereaguje nam ten anion winianowy i przejdzie w wodorowinianowy, to dopiero wtedy wyparcie idzie dalej i przyłączany jest następny proton. Anion wodorowinianowy przechodzi wtedy właśnie w anion. O, przygotowałem sobie tutaj taką planszę. Anion winianowy przechodzi w wodorowinianowy, a podczas dodawania następnych porcji, tak, mocnego kwasu, anion wodorowinianowy przechodzi w kwas winowy. Dlaczego strącił się osad? Dlatego, że o ile winian sodowo-potasowy, którego roztwór tutaj przygotowałem, jest bardzo dobrze w wodzie rozpuszczalny, o tyle wodorowinian potasu jest słabo w wodzie rozpuszczalny, a z kolei kwas winowy jest znowu bardzo dobrze w wodzie rozpuszczalny.
A zatem, jeżeli nam najpierw powstaje anion wodorowinianowy, to strąci się osad, co zresztą widzieliśmy, a dopiero potem wypieramy po prostu ten kwas winowy z anionu wodorowinianowego. Czyli zachodzi drugi etap wypierania. Tak jest zawsze w przypadku kwasów wieloprotonowych. Oczywiście podobne zjawisko zaobserwujemy, gdy będziemy kwas winowy z kolei zobojętniać. W tym celu przygotowałem sobie roztwór kwasu winowego. Przełożę tutaj pod drugą biuretę. Tutaj w kolei mamy roztwór NaOH. Cik, żeby nam się to tutaj nie tłukło. O, tu mam z kolei roztwór NaOH. I zobaczymy, co tutaj będziemy... KOH, przepraszam. Co tutaj będziemy obserwować? Ja może troszeczkę przyspieszę. Zwróćmy na to uwagę. Znowu strąca się osad, ponieważ powstaje w pierwszej kolejności trudno rozpuszczalny wodorowinian potasu. A dopiero w drugiej kolejności będzie reagował anion wodorowinianowy, co już się zresztą zaczęło, bo widzę, że osad nam zaczyna zanikać. Teraz przeprowadziliśmy zobojętnianie na drugim etapie dopiero, jak stosunek molowy osiągnął 1:2. Czy ja muszę akurat używać mocnej zasady, żeby podobne zjawisko, czy mocnego kwasu, przepraszam, żeby zjawisko zaobserwować? Niekoniecznie, zobaczmy. Jeżeli ja wleję sobie tutaj roztwór wodorowiniany potasu i dodam do niego kwasu winowego, także nam się strąci osad. Powinniśmy to zresztą zaraz zobaczyć. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo stężenia są takie, że powinno... O, już się coś dzieje. Już widać, że rosną tam kryształki. Roztwór nie jest mieszany tak intensywnie, ale zaraz to zobaczymy. Gdybym ja tutaj wrzucił mieszadło magnetyczne, to byśmy zobaczyli to... O, nie wiem, czy widać te gwiazdki? Widać chyba. Pięknie, jak śnieg wygląda. Sobie właśnie opadają na dno kryształki wodorowinianu potasu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wrócimy jeszcze do planszy numer może której? Może jedynki. Po prostu ten kwas jako mocniejszy wypiera z soli anion wodorowinianowy, który jest kwasem słabszym. Często mówimy, że to jest kwas diprotonowy i tak dalej, ale tak naprawdę to jest kwas i to jest kwas osobny i dlatego tak się to w reakcjach zachowuje. Pamiętajmy o tym po prostu, bo często widzę w zadaniach, czy nawet uczniowie, a nawet nauczyciele twierdzą, że jak wymieszają to nie stechiometrycznie, to część kwasu przereaguje, część nie przereaguje. Nie, to powstanie jakaś wodorosól, tak samo przy wypieraniu. Też powstanie w pierwszej kolejności jakaś odpowiednia wodorosól. Okej, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.